Proszę Państwa, ja jak zwykle, choć drobne uwagi na bieżąco. Dzisiaj mieliśmy święto Matki Boskiej Gromnicznej, czyli ofiarowania Pańskiego, ofiarowania Chrystusa w świątyni jerozolimskiej, a równocześnie jest to również święto w Kościele, przynajmniej katolickim, osób konsekrowanych, chyba ustanowionego przez Jana Pawła II, o ile dobrze pamiętam. Ale zanim sprawę trochę rozwinę, to liczę i proszę jak zwykle o suby, łapki, wsparcie, darowizny, pozytywne komentarze, etc. Proszę Państwa, jest takie powiedzenie: Gromnica, zimy, połowica. A dodatkowo w magii jest taki specjalny sabat właśnie połowy zimy, ale o tym za chwilę. W Polsce bardziej się to przyjęło jako święto Matki Boskiej Gromnicznej, bo jest święcenie gromnic, a z kolei w tych sabatach celtyckich Imbolc to bardziej chodzi o wielką moc światła odradzającego się przyrody, że już jak gdyby początek przedwiośnia. Jest to też właśnie, jak mówię, święto światła i w Kościele do pewnego stopnia właśnie chodzi przez gromnice i te zwyczaje też tak jest. Zresztą na południu Europy, no może nie 2 lutego, ale na przykład na Walentynki 14, im bardziej na południu, to tam już rzeczywiście zaczyna wiosna dość zdecydowanie pukać do drzwi. A jeżeli chodzi o te sprawy związane właśnie z zwyczajami gromnicznymi, na dodatek w ten dzień w Polsce kończy się tradycyjne śpiewanie kolęd i szopka, więc jest to dzień bardzo, a na mieście w Krakowie również kończą się dekoracje świąteczne. No, proszę Państwa, są też z tym dniem związane różne zwyczaje, bo ten sabat Imbolc to jest raczej z 1 na 2, no ale jest to związane z tym świętem, prawda? No, niektórzy nawet święcą po kilka gromnic dla różnych celów, zarówno tych ściśle religijnych, jak i powiedzmy jakichś paramagicznych, zdrowotnych i innych, prawda? Zasadniczo gromnice mają oświecać, prawda, nas, a zwłaszcza chronić przed grzmotami i burzami, ale i różnymi klęskami i niebezpieczeństwami. Światło ma dawać ochronę. No i daje się też gromnicę jak gdyby umierającym na drogę do wieczności. Szczęśliwą oczywiście. Poza tym istnieje taki zwyczaj, by zanieść światło do domu, żeby nie zgasło. No, bywa to dość trudne, ale nieraz się udaje. A dodatkowo jest też przyjęte, że na górnej futrynie robi się w domu krzyż zapaloną świecą. No. I to święto Matki Boskiej Gromnicznej ofiarowania Pańskiego ma wielką moc. Nawet jak mówię, wykorzystywane w magii, w tym słynnym również sabacie Imbolc, to pochodzi z rytuałów celtyckich i bywa wykorzystywana również w różnych przedsięwzięciach magicznych. Jak mówię, jest to również święto osób konsekrowanych, więc jest to naprawdę bardzo ważny dzień, również jak gdyby połówka, przełom zimy i dlatego należy go odpowiednio uczcić, co wszystkim polecam, nawet jeżeli ktoś nie zdążył gromnicy, powiedzmy, kupić, bo była niedziela i poświęcić, no to może uzupełnić w poniedziałek. No, więc szanujmy różne nasze zwyczaje, bo w nich jest zawarta duża prawda i moc. I światło nam naprawdę, święcone światło, poświęcone, nam na pewno nie zaszkodzi. Więc używajmy go i ora et labora. Amen, amen, amen.